Laudetur Jezus Christus. In sekula, mamy. Zaczynamy kolejny odcinek, to już jest odcinek trzeci. Tutaj ze mną dzisiaj nagrywa ksiądz Łukasz Trzaska. Ja jestem ksiądz Michał Haciński, kanał Deus Vult. Dzisiaj zaczniemy, przynajmniej jak się uda, trochę o procesji, o obrzędach wstępnych, trochę o śpiewie. Zobaczymy, ile nam się uda mm -hmm. z tego omówić w tym odcinku. Zatem zaczynamy. Gotowy? Tak. No dobrze, no to <grym> proszę mi powiedzieć w takim razie, czy procesja wyjścia. To jest po prostu zwykłe wyjście za zakrystii z uśmiechem na twarzy, machając do ludzi, że cieszymy się, że są. Czy tu mm. chodzi o jakiś inny wydźwięk, czy akcent trzeba położyć na czymś innym? Jak liturgia, twoje prywatne też zdanie, które jest zgodne z liturgią, się na to zapatruje? W ogóle na początku trzeba zaznaczyć, że liturgia mszy świętej w ogóle rozpoczyna się od, od wejścia. Potocznie tak sobie mówimy, myślimy, że, że Mszę Świętą rozpoczyna znak krzyża, i tutaj jest błąd, ponieważ, ponieważ Mszę Świętą rozpoczyna wejście i śpiew, który temu wejściu towarzyszy, który nazywamy introitem, tyfoną na wejście, czy pieśnią, jakąś hymnem, który ten który antyfonę będzie zastępował. I chciałbym dzisiaj. Zaznaczyć przede wszystkim takie trzy elementy, które towarzyszą nam podczas, trzy znaki, które towarzyszą nam podczas właśnie procesji wejścia, które wskazują nam bezpośrednio na obecność Chrystusa. Dlatego, że to nie jest wejście idola, który wychodzi na scenę, i teraz wszyscy ręce w górę i, i witamy tutaj człowieka, który nie wiem, poprowadzi jakiś świetny koncert czy, czy coś takiego. Ale witamy samego Chrystusa i wszystkie znaki, które tej procesji towarzyszą. Nawet jeżeli to wejście będzie wejściem na Mszę Świętą o 7 rano, bez żadnego ministranta, gdzie Celebrans wchodzi sam, nawet bez śpiewu. Zawsze będzie witaniem Chrystusa, który, którego znak, znak celebransa oznacza. I te trzy znaki to są krzyż, które nam towarzyszą, ewangeliarz i, i celebrans. Krzyż, który w ogóle towarzyszy nam podczas Mszy Świętej, jest niesamowicie ważny. Czy, czy już podczas samej procesji, kiedy wnosimy go, który, który rozpoczyna w ogóle tę procesję i znaki, które towarzyszą krzyżowi, światło i, i kadzidło, czy krzyż, który jest związany bezpośrednio z ołtarzem, który stanowi centrum, centrum celebracji. Stąd papież Benedykt XVI tak bardzo zwracał uwagę na to, że, że krzyż ma być w centrum. Czy krzyż że, powinien stać na ołtarzu, obok ołtarza? Czy to nie ma żadnego znaczenia, zwrócone w kierunku ludzi, czy w kierunku kapłana? Tutaj mamy przeróżne możliwości i wszystko zależy od tego, w którym miejscu, właśnie, jakby przy ołtarzu, nad ołtarzem, na ołtarzu go postawimy. Natomiast krzyż musi być wizualnie z ołtarzem złączony. To jest, to jest bardzo ważne, żeby. Człowiek patrząc na ołtarz, zarówno wierni, którzy są zgromadzeni, jak i celebrans widzieli krzyż. A jeśli na przykład takie hasła się słyszy, że krzyż postawiony na ołtarzu będzie zasłaniał kapłana? I teraz wtedy się pojawia pytanie, no to w takim razie, kogo my tu celebrujemy? Kapłana czy Chrystusa? Dlatego, że wszystko, co robi celebrans podczas Mszy Świętej, i ja mówiłem to już chyba wczoraj. Podczas tego poprzedniego odcinka. Tak, e... dla nas to jest wczoraj, tak, a okay, dla tak. osób to może być nawet i kilka tygodni e... różnicy. No to tak. tak. E... To, to e... mówiłem o tym, że wszystko, co robi celebrans ma wskazywać na Chrystusa i on ma zniknąć w pewnym sensie. Ja jako ksiądz Łukasz Trzaska mam zniknąć w trakcie mszy świętej mm -hmm. i ma być widoczny Chrystus. Więc tutaj mówienie o tym, że Krzyż będzie kogokolwiek zasłaniał, no to no bądźmy szczerzy, jest po prostu jakąś ignorancją. No nieporozumieniem, tak. No dobrze, to kolejna rzecz w takim razie. Więc, więc mamy ten krzyż, który, który ma być związany z ołtarzem i jeżeli w procesji się go przynosi, przy tym ołtarzu nie ma krzyża, stawiamy go przy ołtarzu, potem celebrant go uroczyście okadza podczas okazania ołtarza, oddaje mu w ten sposób cześć. Krzyż ma nam uzmysławiać to nieustannie, że uczestniczymy w ofierze Chrystusa, która w sposób bezkrwawy dokonuje się, dokonuje się podczas każdej mszy świętej. Tej ofiary, którą Jezus raz na zawsze złożył z siebie właśnie na ołtarzu krzyża. Co oznacza samo to wyjście w ogóle z zakrystii, ta procesja? Możemy powiedzieć, że ma ona wymiar taki bardzo eschatologiczny, ponieważ oznacza kościół, który, który jest pielgrzymujący. I, I ci, którzy idą w tej procesji, pokazują nam właśnie różne wymiary kościoła. Zarówno posługujący, którzy tutaj pokazują nam wiernych świeckich, jak i kościół ten hierarchiczny. Poprzez, Pokazany poprzez duchownych, którzy, którzy idą, a zmierzają za tym drogowskazem, którym jest krzyż, do Królestwa Niebieskiego. Zatem procesja sama w sobie jest z jednej strony przywitaniem Chrystusa, tego, który wchodzi w zgromadzenie już w znaku celebransa, w znaku słowa, które jest uroczyście wnoszone w Księdze Ewangelii, czy w krzyżu, który, który, który sam po prostu oznacza siebie. Ale również jest to znak, znak tej pielgrzymki do, do, do Królestwa Niebieskiego. To jak w takim razie takie wejścia, w którym trzeba położyć prawidłowy akcent na Chrystusa, a nie na kapłana, ma się na przykład do procesji wejścia w krajach afrykańskich, w których nawidentnie no, widać takie położenie akcentu na ten taniec, nawet jeśli nazywamy to tańcem liturgicznym, na kapłana, na to wszystko, co się tam dzieje. Znaczy nie do końca, dlatego że nie wiem, nie znam trochę mentalności, Kultury afrykańskiej, natomiast wydaje mi się, że osoby, które zajmują się tą inkulturacją w liturgii, znając pewne rytuały, które towarzyszą tym różnym plemionom, bardziej skupiają się na tym, że właśnie dlatego oni tańczą, dlatego oni się w ten sposób cieszą, żeby właśnie oddać cześć. Chrystusowi, który wchodzi w to zgromadzenie. Tak, tak, tak jest moje mhm. taki jest mój odbiór. Dla nas by to było dziwne. My, my nie jesteśmy w liturgii rzymskiej, zachodniej, tutaj europejskiej przyzwyczajeni do, do takich rzeczy, i dla nas wprowadzanie takich elementów będzie budziło co najmniej zdziwienie i pewną konsternację albo, albo dziwne zachowanie wśród wiernych. A tego mamy starać się najbardziej unikać w liturgii. Jakiegoś zdziwienia, nie powinniśmy robić nic w liturgii, co jest. Co jest jakieś niejednoznaczne, co by zaburzało jakiś porządek, dlatego że wtedy wierni są od razu wybici z pewnego rytmu, w który, jeżeli dobrze wejdą w obrzędy, zrozumieją znaki i tak dalej, to, to, to potem. To potem to uczestnictwo jest pełniejsze. Jeżeli zaczniemy robić jakieś dziwne rzeczy, to automatycznie człowiek się wybija z tego wszystkiego i jest to takie zdziwienie. A to pokazuje, jak różnorodny jest Kościół. Ja ledwo co ogarniam swoją parafię w tej różnorodności. Mhm. Współczuję biskupowi, który ma tych parafii dużo więcej, żeby patrzeć, a przecież faktycznie trochę inaczej na wiosce, trochę inaczej w mieście, pomimo różnych przepisów, które określają, jak to ma wyglądać. Tak. A rola przykład rolebisz który ma ogarnąć tylko cały świat, to już w ogóle dla mnie nie, nie, nie do wyobrażenia. Ale taki ka... kontynent, <grym> tak, taki tak, ja wiem, że mam dekasterie różne no różne skupia ja z... dlatego... zdaję sobie z tego sprawę, ale to i tak odpowiedzialność jest taka, że to przerasta. Jest ogromna, natomiast tutaj jakby w tym nie czuję się specjalistą, <grym> dlatego nie chcę, nie chcę mówić, dlaczego akurat w taki sposób. Natomiast wydaje mi się, że, że u nich taniec podkreśla. Podkreśla celebrowanie, świętowanie, ale nie siebie. Mhm. Nie siebie. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie, które mi się zrodziło w momencie, kiedy powiedziałeś, Łukaszu, że msza rozpoczyna się tym wejściem i, i też te, te, tą pieśnią, jeżeli jest możliwość. No dobrze, to w takim razie jak jest z kwestią spóźnienia się na mszę świętą niedzielną? Słyszałem bardzo różne wersje. Czasami mówię oczywiście w swoim imieniu, żeby nie było, a czasami w imieniu komentarzy, które się gdzieś tam pojawiały, różnych osób. I teraz tak. Jedna wersja, którą słyszałem, że jest rozróżnienie między Mszą Świętą w tygodniu a Mszą Świętą niedzielną. Czy rozróżnienie jest takie, że my w tygodniu nie mamy obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej? Tak. Natomiast możemy zawsze przyjąć Komunię Świętą, będąc w stanie łaski uświęcającej. Więc jeżeli ktoś w tygodniu przychodzi nam Mszę Świętą. Ale na przykład, nie wiem, no, odprowadza dziecko do szkoły, tamsza Msza Święta jest o ósmej. Dziecko idzie do szkoły, nie zdąży na, na całość Mszy Świętej, ale chce przyjąć Komunię Świętą, to może przyjść na same obrzędy Komunii Świętej, wcześniej uznając swoją grzeczność, wzbudzając żal za grzechy, mhm. i w tych obrzędach Komunii Świętej uczestniczyć. W niedzielę już nie. W niedzielę mamy obowiązek uczestniczyć w zgromadzeniu liturgicznym we Mszy Świętej. No i teraz trudno jest powiedzieć, co to znaczy spóźnić się i kiedy msza święta dla mnie i to uczestnictwo jest ważne, a kiedy jest nieważne. No. Jedna z wersji, którą słyszałem, to taka, że szczególnie przy niedzielnych mszach świętych, jak jest ich trochę w parafii, mhm. no bo co innego, jak gdzieś jest pewnie jedna msza święta, inaczej no tak. jak jest kilka, że załóżmy, ktoś spóźnił się na mszę na godzinę dziesiątą, a jest msza na godzinę jedenastą, to załóżmy, niech będzie przyszedł na czytania na dziesiątą, to powinien do czytań być też na, mszy, na godzinę 11. To jest jedna z wersji, którą kiedyś słyszałem, znaczy, no... żeby uświadomić sobie, że absolutnie nie wolno się spóźniać. Druga wersja to to, że nie wolno już przyjąć Komunii Świętej, kiedy z własnej winy spóźniłem się na przeświętą, świętą. Dlatego, że to jest tak duże zaniedbanie. Co innego, jak się ma małe dziecko, człowiek próbował, nie wyszło i tak dalej. To jest taka druga wersja, którą słyszałem. Znaczy człowiek, który... Tak mi się wydaje, człowiek, który z taką ignorancją podchodzi do uczestnictwa w mężczy świętej niedzielnej, nie jest w stanie łaski uświęcającej po prostu. Mm -hmm. No bo jeżeli, nie wiem, mam rozmowę o pracę. Y Ubieram się odświętnie. To jest w ogóle kolejny temat, który warto też tutaj. A jakoś, możemy go pociągnąć. Jakoś dzisiaj, tak, bo przyszła <laughs> mi to do głowy o krótkie jakoś, zapytać. Jakoś tak poruszyć nawet ten temat faktycznie przy początku samym przy świętej. Kiedy mam rozmowę o pracę, zależy mi bardzo na tym, żeby tę pracę dostać. To wcześniej się szykuję, robię wszystko, co jest w mojej mocy, żeby <laughs> się nie spóźnić. Wręcz czasem ludzie czekają gdzieś tam, chodzą wokół tych firm, żeby. Być tak punktualnie, bo to jest za wcześnie też niedobrze. Mhm. I, I tak przeżywają to. No a co jest ważniejszego na świecie od, od mojego zbawienia? Z punktu a widzenia się... człowieka wierzącego już no, Jasne, że tak. tak no. że Pytanie, z punktu czy widzenia człowieka punktu wierzącego. Widzenia wierzącego. Tak, wierzącego. No dobrze, a mogę w takim razie. Przeskoczę jeden hmm. wątek, ale zaraz wrócimy znowu do, do początku. Hmm. Czy mogę odmówić udzielenia komunii świętej osobie, która przyszła na przykład w krótkich spodenkach na msze? Nie. nie mogę? Mogę nie zauważyć nie. tej osoby? Nie, nie możesz nie zauważyć. <noise> znaczy to. No to by była. Nie wtedy... chcę swojej <noise> prywatnej pobożności stawiać ponad. <noise> yy, nie um, można, wiesz, Kościół tutaj jak yy, nie. to ustalił. Yy, nie, tak nie można. Yy. Traktujesz ich jako dojrzałych ludzi wtedy, tak? Nie, no traktujesz jako, jako osoby, które przychodzą i. Proszą o sakrament, a ty hmm. nie znasz ich dyspozycji wewnętrznej. Hmm. Jeżeli proszą o niego w sposób właściwy i nie masz zagrożenia profanacji, musisz udzielić ja Komunii nie wiem, Świętej. Czy nie, 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 profanacji. zagrożenia to tak, to tak to możemy sobie gdybać zawsze, prawda, zawsze, ale, ale no nie, no. Bo też nie, sytuacji, nie, 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 żadnej nauki nie, tym momencie, nie, jak się udziela nie, nie, już nie, nic nie, mówi. Yy, nie, możesz nie, możesz, Skarżyć nie, yy, Możesz zawsze przy takiej okazji, oczywiście ja po różnych doświadczeniach, też swoich, gdzie tam też potrafiłem tak ostro, czasem na koniec Mszy Świętej, taką krótką katechezę wygłosić na temat chociażby ubioru czy jakichś tego typu rzeczy. Działa? Niekoniecznie. Mhm. Bardziej działa to, kiedy powiesz tej osobie przed udzieleniem komunii świętej. Że, Słuchaj, zapraszam cię na chwilę do zakrysty, wiesz, tak? No, jakbyś mógł to, to przyjść, chwilkę, mam sprawę do ciebie. Mhm. I upomnieć cztery oczy. A swoją drogą uczyć, naprawdę tłumaczyć, mówić ludziom o tym. Pojawiają się te infografiki często przy wejściach do kościoła. Czego, czego nie robić w kościele, jak się w kościele zachowywać, jak się nie zachowywać, jak się ubrać, jak się nie ubrać. To jest kwestia kwestia naprawdę chyba znowu wychowywania na nowo ludzi do, do kultu, w ogóle do kultu. Swoją drogą ciekaw jestem, jakby społeczeństwo przyjęło to, jakby było tak jak w prawosławiu, że nie można wejść w ogóle do świątyni, będąc Ale jest wiele miejsc, gdzie z odkrytymi ramionami na przykład nie wejdziesz. No, ale na podwórku polskim to jeszcze nie jest tak widoczne. No, są już takie miejsca, gdzie w sanktuariach większych, yy, gdzie, gdzie ktoś tego pilnuje. Ja jestem w sanktuarium. Może warto wprowadzić. No dobrze, to wracamy jeszcze mhm. już do, z, znowu do początku mszy świętej, czyli ta procesja. W liturgii tej, będę tak mówił, starej mszy świętej, mhm. tak, bo tak sobie ustaliliśmy, żeby tak mówić, tak. żeby większość też załapała ten kontekst, jest tak, że. Ksiądz na stopniach ołtarza klęczy w ciszy, żeby pokazać też, jak ważne jest to przygotowanie, to, to właśnie uniżenie się i tak dalej. Trochę mi się to kojarzy z procesją Wielkiego Piątku, kiedy jest po prostu. No, znaczy, klęcząc, to nawet nie chodzi o procesję wejścia, chodzi już o sam akt pokuty. Mhm. Bo to akt pokuty dokonywał się u stopnia ołtarza klęcząc, gdzie akt pokuty był jakby wtedy rozdzielony mhm. trochę. Kapłan sam odmawiał akt pokuty, potem ministrant odmawiał akt pokuty, wierni jakoś w tym uczestniczyli, chociaż nie było takiego miejsca, gdzie by razem, wspólnie do, do tego aktu dochodziło. Natomiast samo wejście, jeszcze do aktu pokuty sobie dojdziemy spokojnie, samo wejście zakłada przejście też przez zgromadzenie I to też jest bardzo ważne, że my w to wejście, chociaż nawet ludzie gdzieś tam sobie stoją i do tej procesji prawie nie, praktycznie nie dołączają, prawda to to biorą w niej udział, bo ta procesja przechodzi przez przez zgromadzenie wiernych mhm. oni, oni mogą tego Chrystusa faktycznie powitać pośród siebie. I już, już wszystko od samego początku zwraca naszą uwagę na to, kto jest, kto jest tutaj najważniejszy. Nie my, bo nam fajnie jest tu razem być, ale Chrystus, którego witamy w tym, w tym uroczystym wejściu. I potem wszystkie znaki czci, które oddaje się ołtarzowi, są oddaniem czci Chrystusowi. A te znaki to na początku jest to przyklęknięcie jeżeli Najświętszy Sakrament jest obecny w prezbiterium przyklęknięcie przed ołtarzem i automatycznie jakby oddajemy cześć ołtarzowi i Najświętszemu Sakramentowi który jest w tabernakulum jeżeli Najświętszego Sakramentu w prezbiterium nie ma no to wtedy oddajemy cześć poprzez głęboki ukłon ołtarzowi a I jeżeli pierwszy... na przykład w parafiach jest wychodzi się między Tabernakulum, ołtarz, klękać. Znaczy się to w lepiej, lepiej by było tak nie robić po prostu. Bo pamiętam moją rodzinną mhm. miejscowość, w której faktycznie zawsze było tak, że się wychodziło, klękało się przed tabernakulum. Ołtarz mhm. jeszcze na tym etapie nie miał żadnego znaczenia, mhm. dlatego tak ciekaw byłem. Yy, znaczy unikać takich rzeczy mhm. trzeba po prostu. I kiedy wychodzimy, to wychodzimy przed ołtarz. No, trzeba się przyzwyczaić do tego po prostu, że bo to wszystko pochodzi. Z tego, z tego przejścia po Soborze Watykańskim II, kiedy ta reforma została wprowadzana i jakby normalną rzeczą było wejście do prezbiterium na co dzień z zakrystii, po prostu przed ołtarz, gdzie było od razu tabernakulum, prawda? I teraz weź to zmień, kiedy ołtarz został wprowadzony, ten wolno stojący, odsunięty od, od ściany, tak, który można obchodzić. Więc to trzeba po prostu no, zmienić. to. No, wychodzimy mhm. przed ołtarz i oddajemy cześć y, jednemu i drugiemu. Dobrze, po przyklęknięciu? Nie kłaniamy się. <noise> Czy nie mnożymy w liturgii, w liturgii po prostu. Oduczam moich ministrantów tak, tego. W liturgii nie, nie nakładamy na siebie aktów czci. Jeżeli przyklęknęliśmy, no, to już nie potrzeba się kłaniać. No, tak samo jak ktoś klęczy, to potem nie musi jeszcze się kłaniać. Więc to, to już po prostu jeden akt ci wystarczy. Dlatego to też mówiłem o tym ostatnio, że, że te znaki muszą być jasne, konkretne, wyraziste, żebyśmy mogli w nich się tak zanurzyć głębiej. To jak zaczynamy mnożyć, to to już był jeden z powodów reformy, że trochę tych znaków nachodziło, nachodziło na siebie w starszej liturgii. Z powodów historycznych, z powodów różnych tradycji i tak dalej. I to w pewnym momencie zaczęło być trochę niejasne. Dlatego trzeba było pewne rzeczy też uprościć. Stąd, stąd wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nie we wszystkich może aspektach, ale, ale, ale oczyszczenie z tego podwajania, potrajania, może wręcz czasem różnych gestów czy, czy znaków, łatwiej jest zrozumieć istotę. Jeden starszy ministrant, starszy to znaczy tak powyżej 70 roku życia, powiedział mi taką rzecz, kiedy przed wyjściem przypominam, żeby nie skłaniać głowy, kiedy już przyklękniemy, mówi, no ale przez całe życie tak robiłem, ciężko mi się oduczyć. Nie teraz no, tego, nie? No bo gdzieś tak, tam tak, nawyki, tak. albo tak jak ludzie wchodzący do kościoła mają takie Trochę pozycja ale telemark przy lądowaniu, jak ktoś mm -hmm. sk skoki narciarskie oglądał, trochę schylenie głowy, niepełne przeżegnanie, takie nie wiadomo co to, tak, i jeszcze tak. takie półkucnięcie, i to wszystko naraz. Komicznie to wygląda, to jest pomnożenie jakichś czterech znaków w jeden, i nic z tego nie y wychodzi wtedy. No właśnie o to chodzi, że, że musimy uczyć się wykonywania tych wszystkich gestów, postaw poprawnie i z szacunkiem. I teraz dlaczego? Niestety, odniosę się do notatek, mm -hmm. które zerknąłem sobie rano, bo cały człowiek uczestniczy w tak. liturgii, i umysł, i ciało. Tak. I tak jak w tych twoich cennych notatkach, bardzo genialna myśl w ogóle, przepraszam, że zacytuję, ale było napisane tak, że o ile są osoby, które mówią, że nie mogły się skupić na mszy świętej i, i zwracają na to uwagę, to nie ma osób, które na przykład mówią, że źle wykonuję znak krzyża, a. niepoprawnie klękam, a tak. to jest istotne. Tak, no bo zobacz, spowiadamy obaj. I kiedyś jeden z księży mi zwrócił na to uwagę, bardzo tak konkretnie, jakiejś tam swojej konferencji, mówiąc, że ludzie spowiadają się z rozproszeń nam Mszy Świętej, rozproszeń na modlitwie, ale nikt się nie spowiada z tego, że, że niedbale uczynił znak krzyża, że właśnie Zrobił jakiś taki dziwny przykłód, bo bał się, że nie wiem, kolana sobie pobrudzi, bo widział, że jest trochę błota w kruchcie, bo, bo śnieg padał. I tak dalej. Jak miałem 6 lat, poszedłem na mszę świętą z moim bratem. Rodzice wtedy byli troszeczkę od nas albo się spowiadali. Mój brat jest 3 lata starszy ode mnie, więc to też nieduża różnica wieku. I nie chciałem przyklęknąć, uklęknąć, jak. Moja parafia miała filary, więc nie wiedziałem, co się dzieje na ołtarzu, ale hmm. słyszałem dzwonki, nie chciałem uklęknąć. I mój brat, jako wtedy ten dziewięciolatek, pamiętam, że popatrzył na mnie i na cały głosach to dzieci spontanicznie mówi, hmm. dlaczego nie chcesz uklęknąć? I mówię, no zobacz, mam jasne, niebieskie dżinsy, na które zbierałem większość mojego życia, ale jak sześciolatek. Hmm. I on mówi, a jak święty Piotr nie będzie chciał sobie pobrudzić dłoni, żeby hmm. bramę otworzyć do nieba? I ja jako dziecko to tak zadziałało na moją wyobraźnię, że uklęknąłem i już się nie przejmowałem spodniami wtedy. Najlepsza dobre, katecheza ciekawe, mojego tak, brata. Tak. Dziecięce w ogóle punkt widzenia. Uh -huh. Ja sobie chciałem pobrudzić spodnie, a on mówi: A jak święty Piotr nie będzie chciał sobie rąk pobrudzić później. No to ja to mam 35 lat, czyli uh -huh. minęło 29 lat od tego zdarzenia, a pamiętam naprawdę doskonale. Więc to jest to ciekawe. Tak, tak. Więc no, w taki hmm. sposób też musimy uczyć siebie nawzajem. Yy, nigdy nie zapomnę jednej sytuacji, do tej pory mnie to boli, tak? Bo nie wiem, może trochę było w tym moje winy też. Ale zwróciłem uwagę jednemu człowiekowi, który wpadł do konfesjonału w biegu, właśnie machnął tak ręką, ojca syna ducha, yy, i on się chce już spowiadać. I ja mu mówię, że słuchaj. Zrób trzy oddechy, zaczniemy od początku, na spokojnie, to jest bardzo ważne, bo od tego znaku krzyża naprawdę wszystko się zaczyna mm -hmm. y i wyszedł. A nie wrócił? Nie wrócił. Szkoda. Nie wiem, no, bo, no do tej Czy... pory jakoś tak to pamiętam i... I nie wiem, no może wrócił do gdzie indziej, nie wiem. No znaczy może. na pewno twoją intencją nie było. Nie było tak, tego, ale, było od... ale to jest ważne, żeby, żeby o tym mówić, mhm. żeby na to zwracać uwagę, bo, bo dzisiaj ludzie się obruszają bardzo łatwo. Wiemy, jak wszyscy są wrażliwi na swoim punkcie. Mhm. I, I kiedy zwracamy uwagę na takie proste rzeczy, no to jesteśmy narażeni na to, że zaraz ktoś przyjdzie i będzie miał pretensje. Ktoś przyjdzie i będzie mówił, że całe życie tak robię i co mnie ksiądz tu będzie uczył, no ale musimy przez to przejść. Dopiero kiedy, dopiero, kiedy człowiek naprawdę doświadczy tego, co to znaczy, chociażby zrobić ten znak krzyża w taki sposób, żeby mieć świadomość, że ja swoje ciało naznaczam krzyżem Chrystusa, to, to może wtedy zrozumie, że to takie potoczne przeganianie mógł przed siebie. No to jest, jest uwłaczanie wręcz godności Krzyża. Któraś ze świętych, albo święta Teresa Wielka, albo od dzieciątka Jezus, nie pamiętam które, hmm. w seminarium pamiętam czytałem książkę, akurat na któraś hmm. z nich, i, i miała problem z pokutą, żeby odmówić chwała ojcu, dlatego, że wpadała od razu w stany mistyczne, kiedy powiedziała chwała ojcu, i już nie była w stanie skończyć tego. I kiedy spowiednik dał jej taką pokutę, to poprosiła, czy byłaby możliwość jakąś inną, nawet bardzo ciężką pracę i tak hmm. dalej. I mówi, nie, to proszę w konfesjonale zmówić. No i zaczęła chwała ojcu ze świadomością właśnie tego, komu oddaje chwałę. No i godzinę już miała ponad wyłączoną. Klęczała <grym> tam, nie wiedząc, co się dzieje dookoła. Hmm. Właśnie ta wielka świadomość, przeświadczenie temu, komu ja oddaję chwałę i dlaczego A. wykonuję znak krzyża. Tak sobie skojarzyłem. Ale to są proste rzeczy. Yy. Do których my musimy wracać, naprawdę. Wydaje mi się, że dzisiaj ta praca u podstaw jest bardzo ważna. Od tego się wszystko zaczyna. No bo kraj nasz nie jest krajem katolickim już, w związku z tym mówimy znowu do pogan, do ludzi, którym trzeba od nowa głosić prawdę. No bo przeskoczyliśmy ten moment, nie? Dla większości. Czasami ja widzę po moim nauczaniu, że traktuję ludzi tak, jakby coś było oczywiste, i że oni to wiedzą. A później się łapie na tym, jak widzę, że raz, że, że nie wiedzą, ja naprawdę muszę podstawy, aż czasami niezręcznie się z tym czuję, że takie podstawy muszę poruszać, żeby przeskoczyć dalej. I to też jest ciekawe, no bo nam się są tacy, którzy wiedzą już dużo więcej ode mnie, a są tacy, którzy naprawdę zaczynają, nawet jeśli niewielka jest różnica wieku między nami i gdzieś tam, jak tu temu sprostać, tym wszystkim. No ale to jest inny temat, temat rzeka. Po tak. przyklęknięciu nie wykonujemy już tego ukłonu, co dalej. Dalej, kon, kolejnym znakiem czci wobec ołtarza, czyli wobec, wobec Chrystusa, jest ucałowanie ołtarza. I tutaj ono ma przynajmniej kilka, kilka takich wymiarów. Pierwszy to jest związany też z historią i z tradycją w kościele, że, że w ołtarzu umieszczano relikwie świętych. Ale męczenników, czy po prostu świętych? Męczenników i mhm. e, przede wszystkim zazwyczaj męczenników, ale, mhm. ale i męczenników, i wyznawców też. E, moje parafie, akurat gdzie obecnie posługuję, są w ołtarzu relikwie i męczennika, i wyznawcy. Mhm. Po dwóch stronach. E, ja mam księdza Popiełuszki. U nas też jest ksiądz Popiełuszko i jest ksiądz Bukowiński. Tak więc, e, więc to, to ma też wymiar Taki moim zdaniem piękny, w ogóle to mi się najbardziej spodobało, kiedy ta, ta interpretacja tego ucałowania ołtarza, gdzie właśnie umieszczano relikwie świętych, oni też są przedstawicielami kościoła, już tego triumfującego, ale jednak kościoła, tak? Więc Chrystus przychodzi w osobie celebransa i całuje kościół. I to dla mnie jest niesamowite, że, że właśnie Chrystus w osobie celebransa całuje również mnie, który mam dążyć do świętości, który, który mam na tym ołtarzu składać i to, co jest dobre w moim życiu, i, i to wszystko, co mi nie wychodzi. Na tym ołtarzu zostawić to, żeby Chrystus mnie przemieniał, żebym stawał się podobny do Niego. I On mnie całuje, mnie jako Kościół. To naprawdę tak mocno do mnie, do mnie przemówiło. Stąd jakoś tak też forma tego ucałowania ołtarza też, też jakoś tak mi weszła głęboko we mnie. To, żeby to nie było jakieś dotknięcie nosem, tylko, tylko męsy, ale, ale żeby to faktycznie był pocałunek. No. Mhm. Jak nie jedna dziewczyna by się obraziła raczej, jakby chłopak ją tak pocałował jak czasem. Widzi całowanie ołtarza, natomiast. Nieszczerze. <głos》>, może tak właśnie. Mm -hmm. Natomiast, że to ma być faktycznie pocałunek, tak? Który składa Chrystus kościołowi. A z drugiej strony, celebrant, kapłan, który przychodzi składać ofiarę, całuje miejsce złożenia tej ofiary, całuje ołtarz, całuje Chrystusa, który, który, który składa z siebie ofiarę. Więc jakby jest to dwie strony. Kiedyś jeszcze taką interpretację słyszałem, choć autor tego powiedział, żeby traktować to tylko jako dodatek informacyjny, że był taki etap w historii, w której rozważano, czy też ten pocałunek może mieć takie znaczenie. Ze względu na to, że Judasz zdradził pocałunkiem Chrystusa, to kapłan powinien dokonać refleksji, czy jest zdrajcą. Czy, no. y, czy jest y, przyjacielem, czy jest wierny, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówisz, że oczywiście najważniejsze są te dwa. Mm. Natomiast pamiętam, że kiedyś gdzieś tam o czymś takim czytam, jaką. Znaczy, interpretację. W ogóle to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć jedną ważną rzecz, którą może teraz zburzy niektórym pewien, pewien światopogląd. Natomiast y, y, w starszej formie <coughs> powstało wiele różnych takich. Y, Modeli uczestnictwa we Mszy Świętej, rozważając mękę pana Jezusa. Mhm. Ja się do tego czasami odwołuję. Że my próbujemy y, rozłożyć Mszę Świętą na momenty męki pana Jezusa. Mhm. I tu jest y, zgrzyt. Dlatego, że nie da się przyporządkować do elementów Mszy Świętej y, momentów takich konkretnych. Męki Chrystusa, bo nam się od razu, od samego początku zaczyna wszystko rozjeżdżać. To, to jest ogromny, ogromny błąd, który, który potem trochę waży na pobożności człowieka, która, która przechodzi trochę nawet czasem wręcz w taką dewocję. Msza święta w całej swojej pełni, od samego początku do samego końca jest celebrowaniem całego misterium paschalnego Chrystusa. Ale można powiedzieć chyba, że są rzeczy, które są ważniejsze, jeśli chodzi może o położenie mhm. akcentu. Nie, no może... Yy, nie, no bo nie, to, to też, żeby też nie, nie, nie było tak, że sam początek na przykład, a jednak jest różnica, konsekracja załóżmy. Nie, nie by... no jasne, że jest różnica, ale, ale wszystko jest celebrowaniem Chrystusa w pełni. Mhm. No bo Chrystus jest niepodzielny. Nie da się wyciągnąć teraz właśnie, bo, bo pojawia nam się... Yy, Pojawiają się tak właśnie takie zgrzyty. Że, że pewne, pewne momenty, w których, w których pojawiają się takie gesty, właśnie jak pocałunek. Ktoś będzie kojarzył z pocałunkiem Judasza zdrady, a to jest zupełnie, zupełnie wyraża co, coś innego. Mi bardziej się kojarzy ten moment, jeżeli już miałbym wybierać, ale, ale nie lubię tego robić. Jakby Chrystus, który bierze krzyż na swoje ramiona. I i jak nawet śpiewamy w pobożnych pieśniach, całuje go i idzie, idzie w drogę. Mhm. Więc, więc tutaj to, to, jest, to były praktyki dlatego stworzone, że ludzie nie rozumieli, nie rozumieli w czym uczestniczą, więc próbowali sobie to jakoś zastąpić. To tak jak powstała modlitwa różańcowa w czasie Mszy Świętej, że, że ludzie klęczą, modlą się na różańcu, Rozważając jakieś tajemnice z życia Jezusa, nawet biorą właśnie takie pobożne broszurki i rozważają różne momenty z życia czy męki pana Jezusa, bo nie rozumieją, co się tam dzieje. Natomiast my jesteśmy po to, żeby ludziom tłumaczyć, że zrozumieli. Mhm. A cała Msza Święta od początku do końca jest celebrowaniem misterium paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania. I w ogóle Chrystusa w pełni. Bo, bo nie da się tutaj znowu wyłączyć chociażby jego nauczania, nie da się wyłączyć zesłania Ducha Świętego, nie da się wyłączyć przemienienia i tak dalej. Chrystusa w pełni mamy w czasie mszy świętej. Stąd takie wykrajanie sobie kawałeczków jest, potem rodzi pewne, pewne problemy. To wyjdzie nam później dalej. Taki przykład. To się pojawiło gdzieś tam, w którymś miejscu Twoich Umie. nagrań. To, tak. to smsa co dostałem wtedy? Gdzie, gdzie mówisz o tym, że teraz kapłan łamie hostię, Bóg umiera. Tak. Nie. <noise> Czy znaczy, tak powiedziałem? Tak. <noise> natomiast, natomiast, no nie. Moment złamania hosti, dzielenia hosti, bo tu chodzi o dzielenie hosti do udzielania komunii świętej, przełamania jej i włożenia cząstki. Do kielicha jest momentem właśnie wstania, o którym znowu ciało i krew staje się jednym. Mhm. O tym, że Chrystus umiera, mówi to, że konsekrujemy oddzielnie wino i oddzielnie chleb, stają się ciałem i krwią Chrystusa. Tego nie robimy razem. Dlatego, że oddzielenie ciała od krwi oznacza śmierć. Bo krew niesie ze sobą życie. Tak, tak Żydzi w to wierzyli i jakby my jako Kościół to, to przyjmujemy, że, że krew niesie ze sobą życie, jeżeli w odniesieniu też do baranka paschalnego i tak dalej, od całej tej symboliki. W momencie, kiedy wpuszczamy z powrotem, zresztą ta modlitwa mówi o tym, że ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, jak nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Więc, już, już więc przychodzi tutaj... mi pomysł teraz na tytuł odcinka, żeby faktycznie takie sprostowanie pokazać, nie? Bo, bo to jest dosyć istotne. Tak, więc, więc tutaj no, ja nie dyskredytuję tego, że my możemy w pewnym sensie rozważać tajemnicę właśnie też męki Chrystusa, bo to, to wszystko jest, jest ważne. Ale, ale kiedy zaczniemy tak właśnie sobie tutaj kombinować z tym przy. Przydzielanie momentów świętej do, do jakichś konkretnych momentów skrzyża, czy, czy przed krzyżem, czy po krzyżu. No to właśnie zaczynają się takie problemy. No dobrze. Czyli jesteśmy przy pocałowaniu ołtarza. Tak. Co Potem... nas... a, nie, to jeszcze mm. mam przy, przy pocałowaniu mm. ołtarza, jak kilku księży odprawiam mszę świętą, to kilku naraz powinno pocałować, czy pojedynczo podchodzi, czy tylko jeden, a reszta się skłania. I, to sam, I ten sam pocałunek jeszcze na końcu przy świętej też mnie interesuje. Aha. To od razu przy pocałunku ołtarza chciałbym tak. wiedzieć, czy wtedy główny celebrans całuje, reszta się skłania, czy każdy powinien podejść. Przepisy mówią o tym, że na początku całują wszyscy, czyli jak koncelebranci podchodzą do ołtarza, czy będą całować go razem, czy pocałują oddzielnie, zależy od ilości koncelebransów. No, nie wszyscy mhm. dadzą radę stanąć tak przy ołtarzu, żeby razem pocałować dla porządku pewnego moim zdaniem zresztą w momencie kiedy bierzemy pod uwagę celebrację w której mamy jakby wszystkich odpowiednich posługujących czyli mamy diakonów mamy koncelebre mamy, mamy prezbiterów mamy biskupa który przewodniczy jest powiedzmy to już ukazanie całego pełnego wymiaru tego kościoła hierarchicznego no to lepiej jest dla porządku zachować coś takiego. No jeżeli chodzi dwóch księży do ołtarza, no pocałują razem, prawda? Ale kiedy będzie już dziesięciu księży w koncelebrze, no to niech całują parami i odchodzą na miejsca. Natomiast na początku, tak, wszyscy całują. Na koniec, natomiast całuje celebrans, yy, wszyscy pozostali skłaniają się głęboko w stronę ołtarza. A jeżeli dwóch po prostu odprawia koncelebrę. Nie uważam może że podejść, czy, ten... czy nie podejść. Czy... Nie uważam, żeby to było jakieś wielkie nadużycie, że. Pocałują też na koniec, ale jakby przepisy mówią o tym, że celebrant całuje, natomiast koncelebra mhm. się skłania. No dobrze, czyli już jesteśmy po pocałowaniu ołtarza. Tak. Mój głód wiedzy został zaspokojony. Przechodzimy do dalszej eee. części, czyli... Dalej, y, kolejnym znakiem czci, bo, bo zobacz, już na samym początku mszy świętej y, pokazujemy, co tu jest najważniejsze. Że przychodzimy sprawować ofiarę Chrystusa na ołtarzu, czyli ucztę ofiarną, bo ołtarz jest z jednej strony miejscem składania ofiary. Mamy tutaj kamienny ołtarz, golgota, miejsce, miejsce w, którym, w którym Chrystus umierał. Też, też jako fundament wręcz, wręcz, wręcz naszego życia w kościele. Ale mamy też stół, z którego Chrystus chce nas karmić swoim ciałem i krwią. Więc, więc mamy tutaj właśnie tę ucztę ofiarną. I od samego początku y, mamy akcent właśnie na ołtarz. To jest pokazanie tego, no co my przyszliśmy tu robić? Przyszliśmy tutaj złożyć ofiarę Chrystusa. Kładziemy na tym ołtarzu też Ewangelia, żeby pokazać, że to słowo, które będzie głoszone, y, to nie jest słowo jakiegoś tam kaznodziei, to nie jest słowo y, nawet jakiegoś tam tylko pouczenia, ale to jest słowo, które stanie się ciałem. Czy w każdą niedzielę masz procesję z Ewangeliarzem? Nie w każdą, no, różnie to bywa, Aha. ale staram się jak najczęściej. Wow. Jeszcze powiedz mi na temat ołtarza. Musi być drewniany, mhm. może być drewniany, czy kamienny, drewniany, jak, jakie tam są przepisy Cały ołtarz, dotyczące... żeby został poświęcony musi mieć przynajmniej me, kamienną męsę. Mhm. I powinien mieć widoczną, kamienną męsę. Dlatego też znowu kolejna sprawa to to przyozdabianie ołtarza. O, i to jest też ile nam tematów wychodzi. Tutaj chciałem dzisiaj obrzędy wstępne. No jesteśmy a, przy obrzędach wstępnych. A całe, a, a widzę, że. Tam, ale to są ważne rzeczy. Wiesz, na przykład kwestia, kwestia przyozdabiania ołtarza. Ołtarz przyozdabiamy na przykład kwiatami. Poza tym w ogóle na ołtarzu, co się może znajdować? Mogą się znajdować świece może się znajdować krzyż potem no wiadomo musi się znajdować obrus i potem, yy, potem ewentualnie coś tam do nagłośnienia no i wiadomo mszał naczynia liturgiczne które są potrzebne do sprawowania mszy świętej na ołtarzu nie stawiamy niczego poza tym. nie stawiamy figurki Matki Bożej Wręcz nawet na ołtarzu y, nie powinniśmy stawiać relikwii świętych. Relikwie są wbudowane w ołtarz, tak to y, jeżeli tak została zachowana ta tradycja. Natomiast na ołtarzu nie wystawiamy relikwii świętych. Y, dlatego, że to jest miejsce na ciało i krew Chrystusa. Relikwie świętych możemy ustawiać gdzieś tam przy ołtarzu, y, bo też możemy oddawać im cześć, okazując je ale już nie na samym ołtarzu. Nie stawiamy żadnych właśnie figurek, nie stawiamy figury Chrystusa Zmartwychwstałego, która, która często pojawia się na ołtarzu. W żadnej parafii na szczęście tak nie miałem. Nie. Ale, zawsze ale tak obok. się zdarza. Dlaczego? Dlatego, że tu jest miejsce dla Chrystusa w Jego sakramentalnej obecności. Nie potrzebujemy żadnych figurek, które będą nam jeszcze, nam jeszcze tutaj to miejsce zajmować. Jest miejsce tylko dla krzyża. Dobrze, a jeśli mhm. chodzi jeszcze o kwestię drewnianego ołtarza, który powinien mieć kamienną męsę, to od jakiegoś czasu tak jest, czy zawsze? Mój kościół, z miejscowości, której pochodzę, to jest neoklasycyzm, mhm. ma tylko drewniany ołtarz. Przynajmniej tak zapamiętałem, może się zmieniło. Ale, no, ale to już wiesz, lata, tam 1700, coś. Ale y, ten kościół, y, ale ten ołtarz y, główny, który, na główny. którym się odprawiam się świętą, tak. On chyba drewniany mi się wydaje. Ale to trzeba zobaczyć, bo może jest drewniany, ale tam pod spodem, pod obrusem ma kawałek kamienia. Zobaczę. Naprawdę, Zobacz, zobaczę. Może być tak, że, że ktoś wstawił ołtarz drewniany nawet bez portatylu, tak? czyli właśnie takiego kawałka kamienia, takiego kwadratu. tam miejscu, gdzie zazwyczaj stawiamy patenę z chlebem i kielich później. I tak sobie stoi. Natomiast pytanie, czy ten ołtarz w ogóle był poświęcony, bo, bo w momencie, kiedy dokonuje się dedykacji kościoła i ołtarza, no to ten kościół można uroczyście poświęcić wtedy, kiedy, kiedy ma kamienny ołtarz. Ważne to jest. Bardzo ważne, bo to jest znowu kolejny ze znaków. No, żeby nie było tak, że wchodzę do kościoła i znowu muszę sobie wyobrażać coś, że takie jest, a nie jest. I owszem, po Soborze było wiele takich miejsc, gdzie wstawiano różne drewniane stoliki, kiedy ta reforma zaczynała wchodzić. Wiadomo, nie wszyscy od razu się rzucali na kamienne ołtarze. Bo nikt nie wiedział do końca, jak to, w którą stronę to dalej pójdzie, jak to będzie i tak dalej. Ale dzisiaj już wiemy, jak jest. Więc, więc zostawienie tak po prostu y, ołtarza, przy którym sprawuje się codziennie msza Świętą, y, w formie takiego drewnianego stoliczka, y, jest znowu, moim zdaniem, pewną formą zaniedbania. No dobrze, a to w takim razie, jeżeli Msza Święta powinna, nie wiem czy musi, ale powinna być odprawiona powinna. na kamiennym ołtarzu. To jak to ma się do mszy wakacyjnych i innych takich? Znaczy, w ogóle najlepiej to unikać odprawiania mszy świętej poza miejscem świętym. Mhm. Zacznijmy od tego. Po drugie, no jeżeli chodzi o msze święte, tak zwane te polowe, no to jest to zupełnie inna sytuacja niż jakby w kościele, w którym ten kult jest sprawowany na co dzień. Mhm. To jest jednorazowa sytuacja, powiedzmy, tak. Jednorazowa sytuacja, gdzie sprawujemy... I to też często bywało tak, że te ołtarze przenośne takie miały ten portatyl. Można nawet znaleźć ołtarze takie do celebracji, takich właśnie polowych dla księży, takie składane walizeczki, które mają w sobie ten, ten element kamienny. Tak, bo takich wyjątkowych sytuacji, gdzie można powiedzieć, że coś jest jednorazowym... Takim aktem może być więcej. Ktoś powie, zaraz, no ale sytuacja mnie zmusza, bo jestem na kajakach z młodzieżą. Ktoś inny. No ale jak powie jesteśmy jeszcze... na kajakach, to naprawdę nie ma kościołów, gdzie można sprawować mszę Świętu. Nie wiemy. Nie Wszyscy wiemy. muszą być Karolem Wojtyłą. Oby nie. To w sensie nie w sensie no negatywnym, tak. bo ja bardzo cenię. Ja na pewno drugiego tak, tylko... mogło tak zabrzmieć kiepsko. Nie, nie, tylko, tylko właśnie, no nie. Jakby nie, nie mnóżmy rzeczy dla dla mnożenia, tak? Samo starajmy się odprawiać mszę świętą w miejscu, które jest do tego przeznaczone. Jeszcze dwa pytania i będziemy ten odcinek dzisiejszy kończyli. Hmm. Nie przejdziemy do znaku krzyża jeszcze ani pozdrowienia w tym odcinku, hmm. dlatego że prawie 50 minut już mamy, a udało nam się omówić wyjście tylko przyklęknięcie i pocałowanie ołtarza, więc to jeszcze, trwa, wiesz, godzinkę, to jeszcze troszeczkę odcinków musimy to, nagrać. To jeszcze przynajmniej przez chwilę, tylko dokończę o tym przy ozdabianiu ołtarza. Bo to, to powiedz jest, to jest... o tym, bo ja jeszcze, to w takim razie szybko, tylko ja mam pytanie, bo to też w tym okay. będzie zawarte. Czy kwiaty muszą być żywe, czy nie, przy kwestii przyozdabiania. Jasne. I jeszcze kwestia obrusa. Czy jeden, czy trzy, jak na przykład czasami się mówiło, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy, czy nie? I ja już więcej pytań nie mam. Odłożę nawet długopis, żeby mnie nie kusiło w tym odcinku. Wystarczy jeden obrus. Mhm. Wystarczy jeden obrus, też dobrze, żeby to był z naturalnego materiału. W tradycji używało się lnianych, lnianych obrusów, białych obrusów lnianych i w taki sposób uszyty, żeby na bokach zwisał, natomiast nie zasłaniał ani przodu, ani tyłu ołtarza. Dlatego, że ma być właśnie widoczne to, że ten ołtarz jest kamienny. Mhm. Więc to, to jest bardzo ważne. Czy to będą trzy obrusy, czy to będzie jeden obrus. Często dzisiaj się stosuje taki podkład pod obrus i na to się nakłada obrus. To już jest drugorzędne. Mhm. Natomiast natomiast jeden biały obrus no, musi być i właśnie ma opadać po, po dwóch stronach ołtarza, ale nie zasłaniać. Bo często dzisiaj różne firmy produkują takie, takie obrusy, które pisać bardzo tam z przodu, czy z tyłu, często... Najlepiej, no czy z logiem, prawda, Jakimś tam która tak, to robi. Jakimiś tam mniej bogatymi lub bardziej haftami, które, które bardziej gdzieś tam odprowadzają uwagę nie w tę stronę, co trzeba. Sponsorem dzisiejszej mszy świętej jest... Nie? Y i dalej, jeżeli chodzi o kwiaty, kwiaty, no, wszystko w liturgii powinno być naturalne. Ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żebym dał sztucznego kwiatka mojej mamie na imieniny. No, masz bardzo ładny kwiatek. Nie, nawet. Na, nawet nie. Tak? Nawet. Chyba, żeby to była złota róża ze złota szczerego. Ale może. mogą być to kwiaty, które są w doniczce? <grym> tak. No, bo one rosną i są naturalne, prawdziwe. No, tak, Wale, zapytać. Miesz, tak, tak, jasne. Oczywiście, że tak. Takie są praktyczne, no. bardzo praktyczne. Są, ale, no, ale wtedy są żywe. Mhm. Nie, nie, udajemy czegoś, tak? No w liturgii nie możemy udawać różnych rzeczy. Ale muszą rzeczy. być? Nie muszą. Czy nie musi być kwiatów? Czy nie, nie? Tak, że tylko w czasie. Bo ja, na przykład, jestem zwolennikiem, mam taką rękę do kwiatów, że boję się o kwiaty, mhm. jak będę kiedyś proboszczem i nie będę mhm. miał kogoś, kto będzie o to dbał. Taką mam rękę do kwiatów, nawet storczyki mi z jedną po tygodniu, a wytrzymują dwa tygodnie bez wody, a ja, u mnie tak, tak niestety jest. Dlatego się zastanawiałem nieraz, czy muszą być kwiaty. Nie muszą. Natomiast yy, przy ozdabieniu ołtarza kwiatami, w ogóle kwiaty oznaczają życie, kwiaty oznaczają ogród zmartwychwstania. No inaczej będziemy zdobić ołtarz kwiatami na Wielkanoc, inaczej będziemy zdobić ołtarz kwiatami na Niedzielę Zwykłą, prawda? No to jakby trzeba też pewną gradację w tym wprowadzić, ale nigdy te kwiaty nie powinny znowu zasłaniać ołtarza. Kwiaty zasłaniać mają... ołtarza czy męsy? Ołtarza. Ty, ołtarza. Moim zdaniem nawet wręcz w ogóle ołtarza. No to we wszystkich Wszystkie... parafiach mam wrażenie, że zawsze wszystko, kwiaty były przed ołtarzem i zesłaniały. Wszystko zasłaniały. jest po to, żeby podkreślać. One Czyli mają... Ja, w ogóle, dla mnie najpiękniej to wygląda, kiedy te kwiaty tak okalają ołtarz, tak mhm. tak podkreślają go, ale nie, nie zasłaniają samego ołtarza. Kiedy popatrzymy na chociażby liturgie papieskie, tam jest często pełno kwiatów, ale przy samym ołtarzu ich nie ma. One są mhm. wszędzie, gdzieś tam w prezbiterium, porozstawiane na schodach, na barierkach, na jakichś tam różnych rzeczach. Je widać, one jakby prowadzą do ołtarza. Ale nie zajmują jego miejsca. Mhm. I to się tyczy wszelkich dekoracji, które, które przygotowują często nadgorliwe osoby w kościołach. No, ołtarz nie jest miejscem na żadne dekoracje. Czy, co my mamy tu dekorować? Ołtarz nie jest miejscem, gdzie mamy prowadzić jakąś katechezę, nie wiem, w wielkim poście, będziemy stawiać bułkę, jakąś puszkę innych jakichś ścierni, kamieni nawalimy, nie wiadomo czego jeszcze i tablicę z jakimś okropnym, wręcz krwawym napisem zasłaniającą ołtarz. Ołtarz jest centrum świątyni. Centrum... Dużo emocji w tym było, co powiedziałeś, bo by było doświadczeniem jednej z parafii. Po doświadczeniach w wielu miejscach kościoła w Polsce niestety. Dlatego mhm. się nie ruszam ze swojej parafii. Na szczęście ja też jestem w takiej, gdzie jest mhm. naprawdę się, pozdrowienia dla siostry, dla Krystianki, bo, bo to, co robi, jest, jest naprawdę najwyższym stopniem takiego zmysłu liturgicznego i takiego artystycznego spojrzenia na to, jak właśnie to zrobić, żeby było pięknie, ale żeby nie to było na pierwszym miejscu. Mhm. Tak jest ze wszystkim. Co właśnie się tyczy ołtarza. I jeszcze ostatnia rzecz, to żeby już te akty czci zakończyć, no to ołtarz potem jest jeszcze okazany. I w ogóle symbol kadzidła w liturgii przywołuje po pierwsze to, że, że to jest ta nasza modlitwa, która ma tę miłą woń dla Boga. Stąd oddajemy mu chwałę właśnie te nasze modlitwy zbieramy i chcemy przedstawić je Panu Bogu okazamy ołtarz, okazamy krzyż, który, który na tym przy, przy tym ołtarzu jest, oddając w ten sposób cześć, ale z drugiej strony właśnie wskazując na to, że te nasze modlitwy to, to oddawanie chwały Bogu ma się właśnie do niego wznosić. Ale jeszcze druga sprawa to, to też nawiązanie do, do tego obłoku, który mamy chociażby w księdze wyjścia, który, który prowadził, lud przez pustynię, ale który też który też opadał na przybytek, kiedy namiot spotkania, kiedy kiedy Mojżesz tam wchodził spotykać się z Bogiem, że jest pewien obłok, jest ten pewien dym który, który też nam pewne rzeczy trochę tak jakby przysłania nas wprowadza w pewną jakby okala nas, wprowadza nas w pewną właśnie taką obecność stąd też ważne jest to, żeby dbać o jakość tego kadzidła, żeby, żeby ono raczej. Nie wmawiać, że ładnie pachnie, tylko tak, żeby naprawdę ładnie pachniało. Żeby naprawdę nas wprowadzało w tę atmosferę modlitwy, nie od niej od, odstraszało, tylko, tylko faktycznie i ten dym, i, i ten zapach pobudzał do modlitwy. Ale to też obłok jest na górze przemienienia: też, Jakub, też. Jan, ja, Jakub Jan i Piotr. I Piotr, tak. E, e, tak, dwa razy Jana powiedziano na początku. Też obłok ich osłonił. Tak. Tak, tak. To w ogóle bardzo lubię to słowo, że ich osłonił, że to, mhm. że to o nich chodzi tutaj, bo blask Chrystusa był zbyt piękny. I tutaj jeszcze kwestia okadzenia. Mhm. Ile razy się okadza, po ile razy, mhm. to też. I to e... tym zakończymy odcinek okay. dzisiejszy. E... Właściwie wszystko okadzamy trzykrotnym rzutem. Mhm. Rzut to jest machnięcie kadzielnicą. A ile ona się potem sama razy machnie, to, to tak jak się machnie. Czy no, nie ma znaczenia czy, nie raz, czy raz, czy dwa, czy trzy. Nie. To jest nadanie siły jakby tej kadzielnicy. Ja potrójnym rzutem okazam, czyli macham, macham, i macham. W ten sposób pokazamy krzyż, pokazamy Księgę Ewangelii, okazamy, yy, okazamy potem najświętsze postaci. Yy, okazamy najświętszy sakrament. Kiedyś na wykładach z liturgiki mówili tak, że jakie jest wystawienie najświętszego sakramentu, to najlepiej trzy po trzy. A, Ale to, a jak nie to ma, już są to takie pojeźń, jakieś tam nie, interpretacje nie wszelakie tam no. Chodzi o trzykrotny rzut. Czyli nie o trzykrotny rzut. Jak my zinterpretujemy ten rzut, to, to no, chodzi generalnie rzut to nadanie siły. Mhm. Ja rzucam tym, tą gadzielnicą. Mhm. Więc potrójnym rzutem okadzamy najświętszy sakrament, okadzamy celebransa, okadzamy zgromadzenie. I to też warto pamiętać, że, że celebrant nie ma trzech stron, kiedy okadzamy, tylko okadzamy go na wprost, tak samo księga o, to Ewangelii. Jest księga Ewangelii też nie ma trzech jakichś stron, kiedy okadzamy w trakcie błogosławieństwa, najświętszym. No to z automatu, ja chyba mam także no, niestety. No bo to tak tak wchodzi. Natomiast już zgromadzenie, kiedy okazamy, no to faktycznie warto jest rzucić to, ale to jest szeroka mhm. przestrzeń, ale. Pozostałe, no jakby nie, takie w te trzy strony rzucanie, no tak nam weszło. Natomiast pytanie po co? Natomiast dwoma rzutami okazamy relikwie świętych i e, figury, czy obrazy e, świętych, czy Matki Bożej, które są wystawione do publicznej czci. E, I tyle. A jak jest Paschał, to trzy razy? Jak się go... Paschał trzy razy, tak. Paschał tak. Trzy razy. Ale Paschał okazamy tylko jeden raz w ciągu w ogóle liturgii. To tak, no ale to resztę już omówiliśmy, yy, tak. a akurat paschał mi przyszedł jeszcze yy, tak. do głowy. Tak, okazamy raz jeden, tylko w czasie wigilii paschalnej, przed Świętem orędzia. Potem już nigdy więcej. Yy. Nawet bym nie śmiał. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Udało nam się w 57 minut zamknąć. Pomyślimy zaraz nad tytułem odcinka, a tutaj przygotujemy się do kolejnego. Dziękuję i niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.